Tak jest Kamil Łączyński, jest i Toyota w Anwilu. Tak, od 6 lat jak gram we Wrocławku, to partnerem Anwilu jest Toyota. I najlepsi trafiają tylko na najlepszych, więc cieszymy się z tej współpracy. Ja sam użytkuję Toyota od lat i nie tylko prywatnie, ale też właśnie to, które otrzymuję z klubu na czas trwania sezonu. Jestem bardzo z tego zadowolony, bardzo jestem zadowolony, bo jest nie tylko komfort, jest wygoda, jest przestrzeń, także wszystko to, co mi jest potrzebne i niezbędne do jazdy. I mało spala. Prywatny samochód, tak? Też. Prywatny samochód też mam, troszeczkę większy niż ten, który użytkowałem tutaj od sponsora, który dostaliśmy. No mówię, wygoda przede wszystkim, komfort, bezpieczeństwo, przestrzeń, wszystko jest co potrzeba, przynajmniej mi, ja jestem zadowolony. A Dawid, co najbardziej cenisz w Toyocie? O właśnie, Toyota bardzo mi też odpowiada, ja mam dwójkę dzieci, codziennie jeździmy do przedszkola, do żłobka, więc przestrzeń, wygoda i niezawodność na pewno. To jeszcze nie zdarzyło mi się, żeby tam cokolwiek się stało w niej, więc tylko chwalić. Miejmy nadzieję, że w przyszłym sezonie również Toyota będzie. Miejmy nadzieję, tak jak dyrektor wspomniał, są na etapie końcowym, jeżeli chodzi o finalizację tej umowy sponsorskiej. Mamy taką nadzieję, że Toyota będzie nas wspierała. Tak jak wczoraj mieliśmy spotkanie z panem Obajtkiem i z panią Żyrow, czyli prezesem Orlenu i odpowiednio Anwilu. Tak dzisiaj tutaj w Toyocie kolejnego sponsora, bardzo mocnego sponsora, lokalnego, który wspiera nas już od lat. I żeby tak zostało i żebyśmy razem odnosili sukcesy. No i myślę, że wszyscy wrocławianie właśnie sobie tego życzą, że była szeroka współpraca z firmą Toyota. I zachęcamy oczywiście wszystkich do wizyty tutaj w salonie i finalnie do zakupu tych super aut. No nie, skoro wy polecacie Toyota, no to musi być. Trudno, żebyśmy nie polecali, skoro jesteśmy zadowoleni i myślę, że to nie jest tak, że ktoś mówi dobre słowa tylko dlatego, że musi, tylko naprawdę ja prywatnie jestem zadowolony z użytkowania auta i uważam, że jeżeli polecać, to coś sprawdzonego. Tak jest w moim przypadku. W tym pucharze stoimy, za rok też go zdobywamy? Byłoby miło i sympatycznie, aczkolwiek droga pewnie będzie jeszcze bardziej kręta niż w tym roku, bo już nie będziemy takim underdogiem i już na mecze z nami drużyny będą podchodziły z większym respektem i uznaniem. Natomiast jeżeli przystąpimy do tego pucharu, to wszystko wskazuje na to, że tak, to będziemy na pewno walczyli o to, żeby obronić to trofeum. Okay, super.